Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce. Zapraszam Was na odcinek poświęcony najlepszym moim zdaniem obrońcom, a więc robimy kopię tego co wczoraj. Przyglądaliśmy się wczoraj bramkarzom z Ekstraklasy, czyli ta piątka wyróżniona przez Kapitułę, która będzie walczyła o nagrodę najlepszego bramkarza, plus trójka, moi, powiedziałbym taki subiektywny ranking, wybór, dokoptowani zawodnicy, którzy stworzą ósemkę najlepszych bramkarzy. Wczoraj właśnie byli golkiperzy, a dzisiaj patrzymy na defensorów. Cztery materiały i oczywiście każdy materiał poświęcony konkretnej formacji. Jutro spodziewajcie się odcinku o pomocnikach, a także napastnikach. Natomiast nie przedłużajmy, spójrzmy na najciekawszych obrońców. Na starcie przypominam także o możliwości subskrypcji mojego kanału. Zbieram 5000 subów do końca maja, także jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to sprawdźcie koniecznie, czy jesteście subskrybentami. To jest taki czerwony, magiczny guzik na dole pod materiałem. Pamiętajcie także o lajku w górze pod filmem, a teraz zapraszam na materiał. Jak widzicie, przygotowałem listę 8 obrońców. Pierwszym wyborem, to jest wybór Kapituły, jest Virgil Gita, defensor Krakowi, 33 spotkania na koncie, licząc tylko Ekstraklasę i 2 trafienia. Muszę przyznać, że aż nie wiedziałem, natomiast jak sobie patrzyłem po występach Gicy, no to jest naprawdę jakaś maszyna. Nie przypuścił żadnego spotkania, czy mówimy o lidze, czy o pucharach. Grał wszystko absolutnie od deski do deski od lipca, no i być może pojawi się w tym ostatnim meczu sezonu Krakowia Wisła Płocka, więc zaliczy wszystkie spotkania, 34 mecze na koncie, także absolutnie fantastyczny wynik. No i jest to, umówmy się, obrońca powtarzalny. Ja mówiąc szczerze, no nie chcę powiedzieć, że się nie spodziewałem jego osoby w tej piątce, natomiast pozytywnie mnie zaskoczył ten wybór, bo taki, powiedziałbym, piłkarz nie do końca oczywisty, rzadko tak indywidualnie wyróżniony, no ale przede wszystkim nie grający w topowym klubie. Umówmy się, często ci piłkarze, którzy są na świeczniku, no to jednak prezentują barwy Rakowa, Lecha, Legii, Warszawa. Tutaj mówimy o defensorze Krakowi, która owszem miała dobry moment na początku sezonu, natomiast z perspektywy całych rozgrywek, no to jednak Gica trzyma poziom i możemy wyróżniać generalnie wielu obrońców w Krakowi, czy Jabloński, czy jeszcze wcześniej oczywiście Matej Rodin, który zimą opuścił klub. Natomiast mam wrażenie, że Gica to jest ten najlepszy obrońca, jeśli mówimy o środkowych defensorach, no i całkiem zasłużenie chyba znalazł się w tej piątce. Kolejnym obrońcą na liście i cały czas poruszamy się po tej strefie obrońców, których wybrała Kapituła, to jest Stratos Sfarnas, obrońca Rakowa Częstochowa, 28 spotkań, licząc samą tylko Ekstraklasę, 3 bramki i 4 asysty. No, bilans rewelacyjny, jeżeli mówimy o środkowym obrońcy, natomiast no wiadomo, że w tej drużynie Marka Papszuna bardzo często obrońcy biorą udział w rozegraniu, zresztą Sfarnas ma takie naturalne możliwości, by właśnie rozgrywać piłkę do przodu, by wchodzić z nią właściwie do drugiej linii, także jest jednym chyba z takich najlepiej wyglądających piłkarzy pod tym względem. No i też trzeba powiedzieć, że generalnie ściągnięcie go do Częstochowy to był absolutnie strzał w dziesiątkę. Grecki defensor najpierw został wypożyczony, kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że Raków wykupił tego piłkarza, no i to był absolutnie majstersztyk, bo myślę, że jakby ciężko też wskazać na jednego najlepszego piłkarza w Rakowie, bo tam wszyscy się wyróżniają i generalnie jest bardzo duża walka na każdej pozycji, no bo spokojnie około 20 piłkarzy topowych ma w odwodzie Marek Papszun. Natomiast Sfarnas w mojej opinii jest jednym z absolutnie najlepszych obrońców nie tylko w Rakowie, ale właśnie w całej Ekstraklasie. Kolejne nazwisko i cały czas zostajemy w Częstochowie, to jest oczywiście Fran Tudor. 30 spotkań licząc samą Ekstraklasę, pewnie byłoby tego więcej, gdyby nie zawieszenie z uwagi na faul w meczu z Wartą. 2 bramki i 7 ostatnich podań. Bilans rewelacyjny, natomiast trzeba podkreślić przede wszystkim jedno, że Tudor to jest wahadłowy. Ja osobiście mam problem, też takie pytanie do Was, bo ciężko tak jednoznacznie klasyfikować piłkarza. Jeśli oznaczalibyśmy Tudora jako obrońcę, no to jak nazwiemy na przykład Jeana Carlosa czy Patryka Kuna, bo bardzo często w tej formacji z trójką z tyłu w Rakowie Tudor był jako wahadłowy ustawiony troszeczkę wyżej. Oczywiście zdarzały się mecze, kiedy tworzył, kiedy grał jako jeden z tych trzech, powiedziałbym, stoperów. Natomiast generalnie no, jest to piłkarz drugiej linii, więc trochę dziwi mi wybór Kapituły i uważam, że to jest takie trochę ułatwienie sobie roboty, bo wydaje mi się, że Tudor ma najwyższe notowania do tego, by wygrać tę nagrodę jako najlepszy obrońca sezonu. No i umieszczenie go właśnie wśród obrońców no, jest, przynajmniej z perspektywy niektórych stoperów, bardzo niesprawiedliwe. Patrzymy dalej. Mamy Joela Parreira, którego wybrała Kapituła. 30 spotkań w tym sezonie, licząc oczywiście tylko Ekstraklasę, nie patrzymy na Ligę Konferencji Europy. 2 asysty. Wydaje mi się, że Portugalczyk zdecydowanie lepiej wyglądał po pierwsze w tamtym sezonie, a po drugie w europejskich pucharach. Pamiętam jego takie magiczne asysty, czy nawet gola, którego zdobył w meczu Ligi Konferencji Europy. No i to był taki piłkarz, może nie jak Christopher Welde, o dwóch twarzach, że ligowa jedna, a pucharowa druga, natomiast który zdecydowanie lepiej
najlepiej wyglądał w tych takich meczach, powiedziałbym o większą stawkę. Nie wiem, z czym to jest spowodowane, ale często tak jest, że niektórzy piłkarze po prostu wyglądają lepiej w europejskich puarach niż w lidze. Być może chodzi o poziom koncentracji, czy jakieś takie sprawy mentalne. Natomiast nie ma dwóch zdań, że tutaj absolutnie Pereira wyglądał generalnie lepiej w tamtym sezonie. W tym, no nie chcę powiedzieć, że dostał nominację tak trochę na wyrost, natomiast raczej nie sięgnie po tę nagrodę, przynajmniej ja bym mu jej nie wręczył, bo wydaje mi się, że ma duży potencjał, ale nie grał na swoim maksimum w tym sezonie. Kolejne nazwisko, to już jest piąty obrońca, którego wybrała kapituła, zaraz przejdziemy do tych moich wyborów. Ariel Mosur, 28 spotkań, jedna asysta, mam wrażenie, że Mosur będzie naprawdę mocnym kandydatem do tego, by wygrać nagrodę najlepszego młodzieżowca, bo cały czas obrońca Piasta ma ten status właśnie młodzieżowca, młodzieżowy reprezentant Polski, no wygląda fenomenalnie. Natomiast też nie jestem przekonany do tego, czy może konkurować z innymi piłkarzami o miano najlepszego obrońcy. Jest to taka trochę specyficzna postać, bo oczywiście nie ma jakichś fantastycznych warunków fizycznych, jak na stopera oczywiście, bo to jest bodaj 1,80 m, albo być może nawet i mniej. Natomiast duża dynamika, duża szybkość i taka umiejętność też na małej przestrzeni zrobienia czegoś ekstra, to naprawdę wyróżnia obrońcę, ale w konkretnej formacji. Bo gołym okiem widać, że za wszystkie takie sprawy, powiedziałbym, odbiorów czy takiej gry ofiarnej odpowiada Jakub Czerwiński w Piaście Gliwice, który też mógłby równie dobrze zasługiwać na takie wyróżnienie i nawet znaleźć się w top 5, czemu nie? Natomiast Czerwiński właśnie odpowiada za odbiór, a Mosur to jest taka bardziej postać kreatywna, która w tej parze stoperów bardziej odpowiada za wyprowadzenie piłki, czy jakieś takie zagrania nieszablonowe. No przynajmniej ja tak to odbieram, jak oglądam mecze Piasta Gliwice. To było na tyle, jeśli chodzi o tą piątkę, a teraz spójrzmy na te moje wybory, a więc trójkę piłkarzy, których ja dodałem do tego rankingu. Jako pierwszy jest Zoran Arsenić. Nie tylko ja tak uważam, bo obrońca, który zagrał w tym sezonie w Ekstraklasie 30 spotkań i zanotował jedno ostatnie podanie, powinien się znaleźć w tej liście. Zdaniem także Marka Papszuna, tak? Szkoleniowiec Rakowa wyraził tą opinię po meczu w Płocku, kiedy Raków wygrał z Nawciarzami 2-1. Powiedział, że zaskoczyło go brak nominacji dla właśnie Zorana Arsenicza, który wygląda kapitalnie, który może też nie błyszczy tak jak Stratos Sfarnas czy chociażby Fran Tudor, do którego mam pewne obiekcje, czy jest na pewno obrońcą, czy tak go można definiować. Natomiast wydaje mi się, że Zoran Arsenicz to też jest taki człowiek, który jest rzadko wymieniany, a powinien być częściej doceniany, bo wykonuje dużo czarnej pracy i generalnie jest to absolutnie wyróżniająca się postać w całej naszej lidze. Jeden z bohaterów, no jakby to nie było, tego Rakowa, który w tym sezonie sięgnął po mistrzostwo. Kolejny obrońca to, tak jak widzicie, Filip Dagelstrål. Tutaj się trochę zastanawiałem, bo Szwed, który rozegrał w tym sezonie w Ekstraklasie tylko 19 spotkań i zaliczył asystę, mógłby równie dobrze wystąpić, czy właściwie zamiast niego mógłby równie dobrze dać Milicza czy Bartosza Salamana. Wydaje mi się, że co do Salamona, to jest obrońca, który oczywiście no, od kilku miesięcy już nie gra z uwagi na zawieszenie, natomiast też nie możemy przejść obojętnie obok jego fenomenalnej gry. Oczywiście dużą część rundy jesiennej nie wystąpił z uwagi na kontuzję, która ciągnęła się od marca 2022, bowiem tylko jedno spotkanie, natomiast na wiosnę trochę tych spotkań. Zagrał przecież fantastycznie w meczu reprezentacji, w tym spotkaniu z Albanią, gdzie był właściwie chyba jednym z najlepszych piłkarzy tam na PGN Narodowym. Natomiast no, gdzieś tam ta informacja o tym niedozwolonym środku absolutnie no, jak grom z jasnego nieba i jakby wykluczyła go po pierwsze z grania, a po drugie z możliwości rywalizacji w tym konkursie. Obrońca, który przecież zgarnął nagrodę przed rokiem dla najlepszego właśnie defensora, pewnie też by się znalazł w tym rankingu, gdyby grał do końca sezonu, gdyby trzymał taką formę, jaką trzymał na początku wiosny, no i pewnie też pojawiłby się w reprezentacji na tym czerwcowym zgrupowaniu. To oczywiście jest takie gdybanie, natomiast no, gdzieś tam i potencjał, i klasa sportowa na tle Ekstraklasy no, jest ogromna, więc mam wrażenie, że gdyby wszystko, powiedzmy, przy nazwisku Salomona się zgadzało, no to pojawiłby się w tej najlepszej piątce. Ostatnie nazwisko, tutaj się trochę zastanawiałem, no i mam wrażenie, że nie będzie to duże zaskoczenie, bo kto ogląda Ekstraklasę regularnie, ten zna klasę Dawida Abramowicza, lewy obrońca Radomiaka, zagrał 30 spotkań w tym sezonie w Ekstraklasie, a strzelił 4 bramki i zanotował 2 asysty, więc też jak na bocznego obrońcę, który właściwie często jest takim cichym rozgrywającym Radomiaka, to są bardzo dobre cyferki i mam takie nieodparte wrażenie właściwie od kilku miesięcy, że gdyby Dawid Abramowicz grał w lepszej drużynie, przykładowo w Legii Warszawa, chociaż no, Legia gra na trójkę stoperów, a Radomiak na
czwórkę. Natomiast gdyby grał koło trochę lepszych kolegów i gdyby częściej był wymieniany przez, powiedziałbym, dziennikarzy, którzy zajmują się ekstraklasą i gdyby jego nazwisko no, gdzieś tam bardziej wpływało na wyobraźnię, no i gdyby grał po prostu w lepszym klubie, być może znalazłby się nawet w tej, powiedziałbym, strefie zainteresowań Fernando Santosa. Mógłby się otrzeć o reprezentację, bo uważam, że absolutnie jakości odmówić mu nie można. Bardzo dobra dynamika, bardzo dobre dośrodkowanie lewą nogą w biegu i też taka decyzyjność polu karnym, bo te cztery bramki też nie wzięły się z przypadku. Często to były takie gole, które dawały realne punkty Radomiakowi, więc też zamienia się w prawdziwą bestię często właśnie Abramowicz w polu karnym rywala. Jest bardzo ciekawym piłkarzem i w mojej opinii bardzo niedocenianym. Stąd ta nominacja, może trochę taka na wyrost, ale no trzeba przez chwilę, jeżeli oglądacie Ekstraklasę regularnie, się zatrzymać i zastanowić, czy właśnie nie jest zbyt często pomijany, no bo rzeczywiście naprawdę jest to bardzo dobry piłkarz i nie można jakby ignorować czy pomijać jego dobrych występów i naprawdę klasy odmówić mu nie można. To by było na tyle, jeśli chodzi o tych obrońców. Oczywiście jeszcze wielu stoperów czy bocznych obrońców, jakby to klasyfikować, można by wyróżnić. No przede wszystkim też zabrakło miejsca dla Majka Naworskiego, Artura Jędrzejczyka, Augustyniaka, no generalnie całej tej trójki obrońców Legii. To też w sumie dziwna trochę sprawa, bo Legia zanotowała bardzo dobry sezon, mało też bramek puściła, dobra gra defensywy, natomiast no, w efekcie żaden z obrońców Legii nie znalazł się w tym rankingu. No to oczywiście jest wszystko subiektywne i można spekulować, do czego oczywiście Was zachęcam, byście oddawali swoje głosy. Standardowo, tak jak w poprzednim materiale po tym odcinku z bramkarzami, umieszczę taką ankietę na karcie społeczności, w której będziecie mogli się wypowiedzieć, zagłosować przede wszystkim, no i wspólnie ustalimy mniej więcej tą czołówkę i najlepszego obrońcę za ten sezon. Oczywiście przed tą galą w poniedziałek, galą Ekstraklasy, zrobię jeszcze jeden materiał, w którym już sobie tak całkowicie to wszystko podsumowujemy i wybierzemy już definitywnie najlepszych bramkarzy, obrońców, pomocników, napastników, a także najlepszego szkoleniowca. Dzięki, to by było na tyle. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału. 5000 subskrypcji to jest mój cel do końca maja, także żeby mi w tym pomóc, to koniecznie sprawdźcie, czy jesteście subskrybentami. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.